Panie Ministrze, Panie Premierze. W II Rzeczpospolitej był wizjoner i budowniczy Kwiatkowski. Teraz niestety będzie pewnie likwidator Lasek. Panie Ministrze, niech Pan się nie boi, niech Pan mówi tak dla CPK. To jest polska racja stanu. Nie odniósł się Pan w swojej wypowiedzi ani jednym zdaniem do żadnego z komponentów Centralnego Portu Komunikacyjnego. Ani do lotniczego, ani do kolejowego, ani do wojskowego. A ten wojskowy jest po prostu bezcenny. Też trzeba wziąć to pod uwagę. Mówicie dużo o tym, że jest skok na kasę. Skok na kasę był za waszych czasów. 250 miliardów ukradzionym Polakom przez mafię VAT-owską, 60 miliardów wyprzedanego majątku narodowego i właściwie nie wiadomo, co się z tym stało. 150 miliardów ukradzionych Polakom z funduszów emerytalnych. Co z tymi pieniędzmi zrobiliście? A teraz mówicie, że ktoś zarabia 60 tysięcy i ma półroczną odprawę. Za waszych czasów to były roczne odprawy, a myśmy o 50% je zmniejszyli. Pytanie do pana ministra Horały. O ile zmniejszy się na przykład dojazd z Gdańska do Warszawy, jeżeli wybudujemy Centralny Port Komunikacyjny? A pan prosił o dyspensę. Dyspensa to jest zwolnienie od przepisów prawa obowiązujących. Jakie pan chce złamać przepisy, że pan prosił o dyspensę marszałka? Dziękuję tak bardzo. Dla CPK. Dziękuję bardzo. Zapraszam pana posła Krzysztofa Cieciu.